Cześć kochani, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale Trendy Okulary. Dzisiaj postanowiłam przygotować dla Was odcinek, który będzie dotyczył prawidłowego doboru okularów korekcyjnych dla dzieci. Zatem jeżeli taka tematyka Was interesuje, zapraszam Was serdecznie do oglądania dalej. Zanim powiem o samym doborze oprawek, chciałabym Wam przypomnieć o regularnych kontrolach wzroku Waszego dziecka. Myślę, że niebawem nagram dla Was taki odcinek, który będzie dotyczył właśnie zaleceń w profilaktyce zdrowotnej oczu Waszych dzieci. Jest to bardzo, bardzo istotne, aby, no wiadomo, nie zaniedbać tego tematu i nagle w pewnym momencie nie być w takiej sytuacji, że już ze wzrokiem dziecka nie możemy nic zrobić. Dlatego zachęcam Was do tego, żeby regularnie umawiać się na wizyty do okulisty. Zaczniemy może od samego badania. To, czego najbardziej rodzice się obawiają, to też to, że dziecko nie będzie dało się zbadać, nie będzie chciało współpracować. Na pewno dla wielu rodziców jest to rzecz, która spędza sen z powiek przed badaniem wzroku. Tym bardziej, że dziecko też będzie zakropione. I nie jest to dla w zasadzie żadnego dziecka rzecz przyjemna. Natomiast jest to niezbędne, aby to badanie było pewne i w 100% wiarygodne. Myślę, że na samą wizytę w gabinecie okulistycznym trzeba sobie zarezerwować co najmniej godzinę czasu. Czasem zdarza się, że kropienie zalecone jest przez kilka dni jeszcze przed badaniem, ale o tym już dowiecie się podczas samej wizyty. Jeżeli już okaże się, że dziecko potrzebuje okularów, chciałabym Wam opowiedzieć o kilku rzeczach, na które warto zwrócić uwagę, wybierając pierwsze okulary czy kolejne już okulary dla dziecka. Więc pierwsza rzecz, która wydaje się nam być oczywista, to wielkość tej oprawy. Oprawka nie może być ani za duża, ani za mała i oznacza to nie tylko samą szerokość, ale także to, żeby oprawka nie była zbyt tutaj płaska. Jeżeli oprawa będzie wąska, płaska, będzie zbyt mała tutaj, chociaż wiem, że niektórym rodzicom się podobają takie oprawy, jeżeli decydujecie się na taką małą, wąziutką oprawkę, to istnieje ryzyko, że dziecko będzie zaglądało sponad niej i nie będzie to dla niego komfortowe i nie będzie korzystało po prostu z tych okularów i korygowało swoje wady wzroku. Zatem nie tylko szerokość w ten sposób, ale też wysokość. Nie kupujcie oczywiście okularów na zapas, bo jeżeli będą za duże, mogą waszemu dziecku po prostu spadać i być niekomfortowe. Zawsze dobierajcie okulary, które będą właściwe do danego rozmiaru w danym momencie. Druga bardzo istotna rzecz jest to długość zausznika. Zauszniki oczywiście nie mogą być za krótkie, ale nie mogą być też za długie. Jeżeli zauszniki będą zbyt długie, wtedy po dogięciu one będą mogły się nawet wręcz opierać tutaj na ubraniu czy na kurtce, podnosić się i nie będzie to komfortowe, ponieważ same oprawki będą nam spadały z twarzy. I trzecia rzecz, bardzo istotna, to jak ta oprawa układa się na nosie. Jest to dosyć temat, bym powiedziała, kontrowersyjny, ponieważ nie wszystkie dzieci, w zasadzie większość dzieci, nie ma jeszcze dobrze wykształconej tutaj tej kości nosowej. Dlatego ciężko jest na pewno znaleźć oprawkę, która będzie dobrze leżała tutaj, tak jak oprawki u osób dorosłych. Można pójść wtedy w stronę oprawek z noskami, jednak w tej chwili, o ile osoby dorosłe częściej idą w stronę metalu, u dzieci jeszcze ten trend pozostał przy wersjach plastikowych.
Patrzcie tutaj na to, żeby te okulary jednak były wygodne, żeby przez to, jak leżą na nosie, się nie suwały. Natomiast jeżeli nie dolegają, może być tak, że nie będzie możliwości, że znajdziecie taką oprawkę plastikową, która tutaj będzie dobrze leżała i dotykała do nosa waszego dziecka, ze względu właśnie na budowę jeszcze dziecięcej twarzy. Czwartą rzeczą, którą chciałabym także poruszyć i która jest bardzo istotna, to soczewki okularowe, jakie zamontujemy do okularów dla waszego dziecka. Przede wszystkim to, co jest najważniejsze i podstawowe, muszą one być plastikowe. Jest to ważne ze względu na bezpieczeństwo i na wygodę. Myślę, że już nie znajdziecie optyka w Polsce, który chciałby i zgodziłby się na to, żeby zamontować dziecku szklane soczewki okularowe. I broń Boże, żeby taki pomysł nigdy Wam nie przyszedł do głowy. Soczewki szklane wcale nie są tańsze i wcale nie są lepsze pod tym względem, że nie będą się rysowały. Najważniejsze tutaj w tym przypadku jest bezpieczeństwo Waszego dziecka. Patrzcie też na to i zwróćcie uwagę i wybierzcie wersję z antyrefleksem. Niestety zdarza mi się spotykać, chociaż już bardzo rzadko, że rodzice decydują się na wersję bez antyrefleksu. Nie będzie to komfortowe przez to, że będzie po prostu bardzo dużo odbić na soczewce okularowej i nie będzie to dawało odpowiedniego widzenia. Soczewka będzie mniej taka przejrzysta i przez to dziecko też będzie odrobinę gorzej widzieć, więc na pewno zainwestujcie w antyrefleks. W literaturze dla dzieci zalecane są oczywiście też soczewki z powłoką blue. I jest to jakby dodatkowa rzecz, tym bardziej, że coraz więcej czasu spędzamy przy oświetleniu LED-owym. No i niestety nasze pociechy coraz więcej czasu też spędzają przy komórkach czy przy tabletach. Dlatego warto by było także zainwestować w dodatkową ochronę. Pamiętajmy także o tym, że wzrok najbardziej rozwija się w tym najmłodszym wieku, dlatego zadbajcie także o ochronę przeciwsłoneczną. Dzieciom także możemy zamówić okulary przeciwsłoneczne z korekcją, czy wybrać oprawki typowo dziecięce z nakładką przeciwsłoneczną. Obecnie także na rynku są dostępne także takie modele. I to jest absolutna podstawa, żeby chronić oczy naszych dzieci. Zależy nam na tym, aby zachować swój wzrok do późnych lat starości i tak samo, żeby chronić odpowiednio wzrok naszych dzieci. Myślę, że takie podstawowe informacje, które przy takim pierwszym zakupie okularów Wam przedstawiłam. Przypominam Wam dzisiaj także o możliwości subskrybowania mojego kanału. Niebawem nagram dla Was filmik, który będzie właśnie dotyczył tego, jak często kontrolować wzrok Waszego dziecka, jak często wybierać się do okulisty. I myślę, że kilka fajnych porad jeszcze dotyczących właśnie naszych milusińskich w najbliższym czasie pojawi się na moim kanale. Jeżeli ten film był dla Was pomocny, dajcie koniecznie łapkę w górę. Zapraszam Was także na Instagram, na mojego Facebooka. Wszystkie linki znajdziecie w opisie pod filmem. Na dzisiaj z mojej strony to wszystko. Pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia. Cześć.